Pivot Cup 2008 Warszawa, wielki finał, najstarszego rocznika na tym piwocie, rocznik 95, pierwsza gimnazjum i w finałowym meczu Biała Gwiazda, Wisła Kraków w białych strojach i w żółtych Sieraków, który w tamtym roku zdobył mistrzostwo polskich szkół podstawowych. W tym roku kandydat do finału mistrzostw Polski powalczą o najwyższe trofea. 24-8, no takiego wyniku za bardzo się nie spodziewałem, bo Biała Gwiazda to zespół bardzo waleczny. Wczoraj pokazał to w meczu półfinałowym. Wygrał. I teraz tutaj przegrywa 16 punktami. Chłopcy z Sierakowa już 6 lat trenują. Bardzo są zgrani i tu wygrywa właśnie koszykówka zespołowa zgrana. Każdy wie, co do niego należy. Każdy wie, gdzie się ustawić. Dysponują dobrym rzutem. No tutaj widać silnie fizycznie są Wiślacy. Silniejsi. Sieraków wygrał tu na piwocie rok temu w młodszej kategorii. A w starszej kategorii rok temu wygrała Wieliczka. No, chcieliby, żeby do Małopolski puchar piwotu znowu powrócił, ale zobaczymy. Jeszcze jest dużo grania. Jeszcze jest cała druga połowa. Wszystko zdarzyć się może. Wisła. Pada. 26-12. I kolejna trójka. Dobrymi strzelcami tutaj są zawodnicy Ormoran, Sieraków. Ale ładnie teraz poszedł. Będą faule, będą dwa rzuty wolne. Dla Śląskiej Koszykówki Młodzieżowej z Pivot Cup 2008. Zibi.